witajcie ponownie na moim kanale. Witam Was bez makijażu, bo chciałabym nagrać dzisiaj taki chat make-up, czyli makijaż nowościami, nowymi kosmetykami. Mam tutaj już przygotowane w koszyczku wiele nowości kosmetycznych. Jak widzicie, mam tutaj paletkę nową Zoeva, Caramel Melange, inną czekoladkę również z Zoevy, Coco Blend, ale także wszystkie cienie z Inglota, z tej kolekcji What a Spice i wiele, wiele jeszcze innych kosmetyków, także będzie co testować. Chciałam wszystko naraz. Jeżeli jesteście więc ciekawi tych kosmetyków, to zapraszam do oglądania dalej. I tak, zacznę od bazy do twarzy. Jest to ta baza Bielenda Makeup Academy, perłowa baza, która poprawia efekt, poprawia kolor skóry. Dzisiaj zrobię w innej kolejności niż zazwyczaj i przejdę teraz do oczu i nałożę najpierw bazę z Inglotem Eyeshadow Keeper. To jest po prostu mur beton dla cieni. Ja mam bardzo tłuste powieki i ta baza jest po prostu genialna. Ona utrzymuje moje cienie przez cały dzień bez poprawek. Nawet w największe upały one się po prostu nie zbierały, tylko z tą bazą trzeba naprawdę szybko pracować, bo inaczej się będzie ważyć i w niewielkich ilościach. Teraz nałożę cień w kremie z Belle, taki beżowy, Wanted, na tę właśnie bazę z Inglota, też niewielka ilość. Robiłam już tych cieni test na moim kanale, jeżeli jesteście ciekawi, jak wypadły, to zapraszam do obejrzenia tego testu. Trzeba szybko z tym cieniem również pracować, bo on bardzo szybko zastyga, ale to na plus, bo to znaczy, że cienie również będą się na niej bardzo dobrze trzymać. Z palety Coco Blend wezmę ten beżowy cień i jak zwykle nałożę go tutaj w załamanie powieki, powyżej załamania, aż po łuk brwiowy. I jeszcze raz wezmę teraz Coco Blend i tutaj taki piękny, rudawy cień, rudawy brąz i nałożę go w załamanie powieki. Tak, żeby tworzyć idealne przejście pomiędzy późniejszymi, ciemniejszymi kolorami, które będę nakładać. Bo dzisiaj mam ochotę na coś bardzo mocnego, ale właśnie takie brązy są super do tego, żeby stworzyć idealne przejście kolorystyczne i żeby zrobić sobie taką fajną chmurkę koloru. Teraz przejdę do cieni z Inglota i wezmę tutaj ten odcień brudnego różu i to jest numer 303 i nałożę go w zewnętrznym i wewnętrznym kąciku. Może Was przybliżę, żebyście widzieli dokładniej, co robię na oczach. Na ten sam pędzelek nałożę ten piękny bordowy odcień numer 301. Nałożę go na tak jakby ten róż, który nakładałam wcześniej i tak bardziej w załamanie powieki i przyciągnę go. Jeszcze raz wezmę ten cień, który nakładałam wcześniej i rozblenduję teraz to bordo. Nałożę teraz czarną kredkę na linię rzęs i tutaj mam Maybelline Colorama Crayon Kohl w numerze 100 Ultra Black. Tym, co teraz tutaj napaćkałam na ruchomej powiece, się teraz nie przejmuję. Ja to będę poprawiać i rozcierać. Tym samym pędzlem ołówkowym będę rozcierać teraz tą kredkę tym, co mi już zostało na pędzelku. Tą resztką cienia, która mi została na pędzelku. I na środek powieki nałożę tutaj ten przepiękny czerwonawy kolor. Ja go chcę właśnie nałożyć tutaj na środek powieki.
gdzie zostawiłam sobie to miejsce. Kurczę, coś mi nie gra. Ta baza jakby z Biedronki. No coś się dzieje, że nie chcą się cienie na niej blendować. Oj, chyba się pogniewam. Chyba muszę zrobić jeszcze jedno podejście do niej. Bo w teście wypadła super. Wezmę jeszcze raz cień do blendowania i tym brudnym różem. Rozetrę wszystko dookoła. Kurde, no nie jestem zadowolona z tej bazy. Przesuszyła mi powieki teraz i nie chcą się te cienie tak ładnie na tym blendować. Zrobiły mi się suche skórki. Nieładnie to teraz wygląda. To wina tego. Nałożę jeszcze coś błyszczącego na środek powieki i z tej paletki Coco Blend ten piękny fioletowawy odcień. I teraz przejdę do twarzy i nałożę podkład z Bourjois 123 Perfect numerze 51 Vanilla Clair. Słyszałam, że on jest nawet dosyć mocno kryjący, ale zobaczymy. Trochę śmierdzi. Rzeczywiście mocno kryjący. Ale ten kolor jest niby najjaśniejszy, ale nie jest aż tak bardzo jasny, więc nie będzie dla bladziochów, bo i jak widzę, że on też trochę ciemnieje na skórze, to też mi się nie podoba. No nic, przyjemnie się rozprowadza go. Nałożę jeszcze pół pompki, bo nie starczyło mi na czoło. Ale bardzo przyjemny. Fajne krycie ma i jest bardzo żółty. Daje bardziej takie matowe czy tam satynowe wykończenie. Jest inny niż ten Healthy Mix. Korektor Bell Hypoallergenic. Najjaśniejszy. Jego chyba też już tutaj pokazywałam na kanale. Teraz mi się przyda taki jasny, żeby wyrównać tak jakby to wszystko, ten za ciemny podkład. I rozetrę pędzlem do podkładu. Ale on też jest super, bo robiłam jego test. I on był świetnie kryjący. Nie wiem w sumie, czemu go nie używam, bo jestem przyzwyczajona chyba do tego Catrice Liquid Camouflage, ale zobaczcie, że on fajnie tutaj rozjaśnia te okolice i kryje moje zasinienia. Przypudrowałam już korektor pod oczami, jak zwykle Vipo Fixing Powder, ale chciałabym przykryć niedoskonałości również nowym korektorem dla mnie Bell Hypoallergenic i to jest Skin Stick Concealer w numerze 02. Co prawda przypudrowałam już trochę podkład, ale zauważyłam, że wtedy lepiej mi się stapia z tym korektor. No, całkiem przyjemny korektor na niedoskonałości. No, korektor jak korektor na niedoskonałości może być. Przejdę teraz do brwi i mam tutaj pomadę do brwi, brwi Zinglota, czyli konturówka do brwi w żelu numer 12. Na wewnętrzny kącik jeszcze to piękne złoto z Coco Blend. Twarz wykonturuję nowym bronzerem z Bell Sculpting Matte Powder. Kolor. Wow, naprawdę bardzo ładny kolor ma, taki idealny w sumie, coś pomiędzy bronzerem a pudrem do konturowania. Fajny i łatwo się rozciera. Rozświetlacz również z Bell Shimmering Powder i on ma piękny taki szampański odcień. On nie wygląda jakoś spektakularnie w opakowaniu, ale na twarzy jest genialny, sami zobaczcie. To jest bardziej taka sucha konsystencja, więc trzeba nałożyć go odpowiednio dużo, ale jest śliczny. Na usta nałożę taką kombinację,
klanturówkę z Miss Sporty, numer 011 Coffee i pomadkę Eveline Color Edition 720. Prezentuje się gotowy makijaż. No, jeżeli chodzi o te kosmetyki, które tutaj testowałam przed Wami, no ja jestem z większości zadowolona, jedynie ten podkład mógłby być odrobinę jaśniejszy, bo na teraz on nie jest dla mnie, ale wykończenie naprawdę mi się podoba. Jak na takie pierwsze wrażenie, pierwszy raz go używałam, jest naprawdę na tak. Korektor jest naprawdę przegenialny, bo kryje moje niedoskonałości. Cieniami jestem po prostu zachwycona. Jedynie przez ten produkt, on tak jakby wysuszył moje powieki. Wiecie co, miałam drobną przerwę, bo już w końcówce nagrywania po prostu rozładowała mi się bateria i nie zdążyłam Wam nagrać podsumowania całego makijażu, całego filmu chat make-upu z nowościami. Już jest późno w nocy, ale bardzo chciałam nagrać Wam tą końcówkę. Nie wiem, na czym skończyłam, pewnie na korektorze. Wydaje mi się, że skończyłam na korektorze. Ten makijaż już mam kilka godzin na sobie, bo odkąd skończyłam nagrywać do teraz minęło kilka godzin, 4 co najmniej. Ja jestem zadowolona całkiem z trwałości ogólnie tego makijażu. Podkład właśnie, widać, że utrzymał mi się fajnie na buzi, nie świeci się nigdzie. Słyszałam, że jest właśnie taki bardziej przeznaczony do cery tłustej i on jest bardziej już kryjący niż Healthy Mix. No, on na mojej buzi ciemnieje, daje bardziej właśnie takie satynowe wykończenie, nie matowe, półmatowe, raczej satynowe, także no bardzo fajne. Szkoda tylko, że ciemnieje, bo krycie ma super. Najbardziej mnie zaskoczył to bronzer z Belle Sculpting Matte Powder, matowy puder brązujący. Ja bym powiedziała, że to jest bardziej taki chyba puder do konturowania, bo ma bardzo fajny odcień. To nie jest ciepły brąz, ale to jest bardzo ładny, delikatny odcień, delikatny puder do konturowania. Super się nadaje do tego, żeby konturować i zarazem ocieplić sobie buzię. I niedrogi, bo kosztuje 13 zł w Biedronce. Ten puder naprawdę Wam polecam, to moje nowe odkrycie, jeżeli chodzi o puder do konturowania. Rozświetlacz kiedyś też już Wam pokazywałam, no i tak jak mówiłam tutaj w tym filmie, to jest bardziej takie satynowe rozświetlenie. To nie jest taki błysk na twarzy, on nie tworzy tafli, ale to jest bardziej taki puder do rozświetlania, takiego delikatnego, takiego z klasą, że nie jest takie bum na twarzy, że widać krechę, ona ma rozświetlacz. Wiecie, to nie jest taki puder, że od razu wali po oczach, oślepia. Nie, to jest bardziej taki delikatny puder rozświetlający, więc jeżeli taki wolicie, to ten Wam serdecznie polecam. Trochę zawiedziona jestem tym cieniem z Belle, bo tak przysuszył już później moje powieki, że no, ten makijaż oczu już potem nie wyglądał tak ciekawie. Plamy się w ogóle tworzyły na powiece. A, no i zapomniałabym, jeszcze konturówka z Inglota, to tak jak już wcześniej powiedziałam, no widzicie, one są w nienaruszonym stanie. Kiedyś już też testowałam ją na basenie. Miałam zrobione tym brwi i nic się z nimi nie działo. To jest po prostu rzecz wodoodporna. Tak jak nałożycie na brwi, to tak to zostanie. Jest naprawdę genialne. Kupiłam ją na promocji w Inglocie, kiedy był jeszcze kupon zniżkowy 20% w październiku. Wtedy kupiłam ten żel. No 40 zł za takie maleństwo. No to trochę jest dużo, a znalazłam idealny zamiennik, ale to odsyłam Was do tego filmu. A jeszcze nie wspominałam o cieniach. To jest moja ukochana paletka. Zresztą
obie ubóstwiam te paletki, bo one mają tak piękne kolory. Ja po prostu uwielbiam cienie Zoewy, te paletki 10 cieni, one są przegenialne. Dobra, to by było chyba już na tyle w tym filmie. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Dajcie kciuka w górę. Subskrybujcie oczywiście, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam Was do tego serdecznie. No i oczywiście widzimy się w następnym filmie. Pa!